Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że jesteście cali i zdrowi. I mówię o tym nie bez przyczyny. Myślę, że każdy z nas dzisiaj docenia to, co mamy, czyli pokój, spokój, bezpieczeństwo, bo nie każdy ma taki luksus. Myślę tu oczywiście o naszych sąsiadach, o Ukrainie, która dzisiaj walczy o ten pokój i spokój. Mam nadzieję, że wygrają. Chociaż w tej całej sytuacji moim zdaniem nie ma wygranych. Chciałabym razem z wami dzisiaj porozmawiać o tym, co byście chcieli widzieć tutaj na moim kanale. Bo nie ukrywam, że wewnętrznie jest to dla mnie trudne. Usiąść do makijażu, do tematu kosmetycznego, czy pokazać wam dzień z nami. Bo czuję, że to jest po prostu zły moment, zły czas. I dzisiaj, kiedy jestem na spacerze z Angel, z Bartkiem i myślę sobie o tym, jak wiele mamy, jak wiele moglibyśmy stracić. To samo, co tracą nasi sąsiedzi. Głupio mi myśleć jednocześnie o rzeczach tak mało ważnych. Z drugiej strony myślę jako odbiorca. Sama szukam takich treści, które by mnie rozweseliły, odcięły od ciągłego myślenia o tym, co się dzieje. Szukam normalności. I nie wiem tak naprawdę, czy przekonać się do tego, aby tutaj wam pokazywać normalność, czy jednak chwilę się wyciszyć, zawiesić i przeczekać ten czas. Chciałam was o to zapytać. Chciałam, żebyście powiedzieli mi, co o tym myślicie. Bo wewnętrznie jestem rozdarta. I nie wiem tak naprawdę, co powinnam, co chciałabym publikować. Los ludzi, którzy cierpią, którzy giną, którzy uciekają, jest mi bliski i nie wyobrażam sobie nie pomagać, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością. Myślę, że to rozumiecie. Jestem właśnie w trakcie wsparcia rodziny bardzo licznej, 12-osobowej. I mam nadzieję, że niedługo będą w Polsce. A dziewczynka, która jest w tym składzie, jest z bardzo znaczną niepełnosprawnością i potrzebuje pomocy. Mam nadzieję, że będę potrafiła zorganizować jej taką pomoc, ale najpierw ze wszystkich sił ja i wiele, wiele ludzi staramy się znaleźć im transport i bezpieczeństwo w tej całej sytuacji. Osoby z niepełnosprawnością są mi bliskie, dlatego że sama jestem osobą niepełnosprawną. I muszę wam powiedzieć, że kilka dni myślałam sobie, co by było, gdyby to nas dotknęło. Gdybyśmy to my zostali zaatakowani, gdzie bym uciekła? Czy ktoś by mi pomógł? Jak bym uciekła? Zdaję sobie sprawę, że osoby zdrowe, silne mają większe szanse ucieczki, schronienia się, przetrwania. A osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze, dzieci mają dużo mniejsze szanse. Dlatego moje serce mocniej bije właśnie w stronę osób z niepełnosprawnością, by pomagać. I myślę, że to nie będzie jedna rodzina, której będę starała się jakkolwiek pomóc. Ja tu już oczywiście zaczęłam się rozklejać, bo nie ukrywam, że to jest dla mnie trudny temat. I jak widzę te wszystkie informacje, to mam poczucie takiej beznadziejności. Śpię w ciepłym łóżku, jem dobre rzeczy,
a tuż obok, za granicą, ludzie cierpią. Trudno się z tym pogodzić, ale wierzę, że to minie i pokój nastanie. Nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale wierzę w to. Modlę się też o to. Myślę, że to wszystko, co chciałam wam powiedzieć na ten moment. Jeżeli chcecie, napiszcie komentarz, jak sobie w tej całej sytuacji radzicie. I co uważacie? A także, czy chcecie, abym starała się tutaj publikować normalne treści? Czy zrobić przerwę? Bo sama nie wiem, jaka droga jest lepsza. Póki co wybieram drogę w lesie, bo tu jest spokój, cisza. I myślę sobie, jak bardzo warto doceniać to, co mamy. I czerpać z tych chwil jak najwięcej. Bo nie wiadomo, kiedy takie chwile po prostu się skończą. I w ostatnich dniach szczególnie doceniam. Szczególnie czerpię dobrą energię z czasu z bliskimi. Z taką refleksją, że warto takie chwile trwalać w głowie i doceniać, że są. Wczoraj z moimi rodzicami byłam w kinie. Przez ten cały czas myślałam sobie, jak bardzo się cieszę, że jestem. Jak bardzo się cieszę, że ta normalność nas dotyczy. Jak bardzo nie chciałabym tego stracić. Trzymajcie się ciepło. I jesteśmy w kontakcie. Buziaki. Pa, pa.